Mają od 6 do 12 lat i indeksy uniwersyteckie w dłoniach. To nie pomyłka, tylko słuchacze Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci, który w tym roku po raz pierwszy rozpoczął działalność także w Chrzanowie. Ponad setka dzieciaków rozpoczęła rok akademicki na Małopolskim Uniwersytecie dla Dzieci. Od 3 lat prowadzi go fundacja o tej samej nazwie, która dotąd zajęcia organizowała na terenie Trzebini. W tym roku po raz pierwszy wykłady odbywają się na terenie Chrzanowa. W sali wykładowej zasiedli bardzo młodzi studenci, żądni wiedzy. Chciałem się trochę poszerzać swoją wiedzę, rodzice mi o tym powiedzieli, no i się wybrałem. Im wcześniej, tym lepiej, a czasu w tygodniu też mam dość sporo. A ciebie co najbardziej interesuje? Historia. Jak myślisz, nie będzie nudno? Nie. W tamtym roku już chodziłem, to nie było wcale nudno. A czego się uczyliście w tamtym roku? No, fizyki, o dinozaurach, o wulkanach, różnych rzeczy. Wiele, wiele, wiele. W tym roku młodzi studenci naukę rozpoczęli od poznania różnych zagadnień z dziedziny fizyki. Teorii było niewiele, za to wykład obfitował w ciekawe eksperymenty. Wszystko po to, by słuchaczy nie nudzić, a zmusić do myślenia. Dla tej publiczności raczej wybieram w taki sposób, żeby zainteresować i pokazać interesujące eksperymenty, które w wielu przypadkach są niezgodne z naszą intuicją i doświadczeniem życia codziennego, co skłania do myślenia i pokazuje, że jednak coś nam się może wydawać, ale ostateczną weryfikacją naszych sądów jest eksperyment. Przynajmniej tak jest w naukach eksperymentalnych, jaką jest fizyka. W czasie godzinnego wykładu studenci zobaczyli m.in. eksperymenty z dziedziny mechaniki, ilustrujące zasady bezwładności, związane z ruchem obrotowym czy z użyciem elektryczności. Jednak w czasie roku akademickiego nie tylko nauki ścisłe będą królowały na wykładach. Pojawią się także informacje z zakresu socjologii czy psychologii. Chodzi o to, by tym młodym ludziom pokazać, jak złożona, a równocześnie zróżnicowana jest nauka. Być może dzięki temu w przyszłości łatwiej będzie im zdecydować, co tak naprawdę jest ich pasją. Ktoś kiedyś powiedział, zresztą bardzo mądrzy ludzie mówili o tym, że decyzje, jakie podejmujemy w przyszłości, będąc na skraju dorosłości, podejmując decyzje o tym, kim będziemy, gdzie będziemy pracować, podejmujemy na podstawie informacji, które doszły do nas, dotarły do nas właśnie w tym wieku, które zostawiły najgłębszy ślad. Wykłady odbywają się 2 razy w miesiącu i zawsze w sobotnie przedpołudnie. Trwają około godziny. Dzieciaki zdobywają wiedzę niemal z pierwszej ręki, czyli od doktorów lub profesorów. Wśród osób, które stanęły już za katedrą, można wymienić wiele znanych nazwisk. Naszym wykładowcą był profesor, na przykład profesor Urbanik z Rady Astronom z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był profesor Tadeusiewicz, były rektor AGH. No i oczywiście profesor Leszek Balcerowicz, profesor Michał Kulesza, twórca reformy samorządowej. Wszyscy starają się swoje dziedziny wiedzy przedstawić w sposób przystępny i budzący akceptację słuchaczy. Jest ona potem weryfikowana przez specjalny dźwiękomierz, bo po wykładzie dzieci oklaskami wyrażają swoje zadowolenie. Im oklaski głośniejsze, tym bardziej wykładowca podbił serca słuchaczy. W ubiegłym roku to właśnie dr Marek Gołąb zyskał sobie miano najpopularniejszego wykładowcy. Przyznaje jednak, że trudno o takie uznanie, bo wbrew pozorom nie tak łatwo jest uczyć dzieci, choć mają pewną przewagę nad dorosłymi słuchaczami. Jeżeli mówimy o uczeniu, no ze względu na przygotowanie, no to łatwiej jest przekazać pewną wiedzę związaną z kanonem współczesnego nauczania starszym. Natomiast jeżeli chodzi o ciekawość świata, zainteresowanie, to sytuacja jest bezdyskusyjna. To jest po prostu pełny entuzjazm, pełne zainteresowanie. Natomiast ze starszymi bywa różnie. Podczas kolejnego wykładu na Małopolskim Uniwersytecie dla Dzieci jego słuchacze posłuchają o różnicach w ubarwieniu motyli.